Państwa po przerwie. W naszym studio już pani dr Ewa Filipowicz-Kosińska z Akademii Sztuki. Witam serdecznie. Witam również serdecznie. Będziemy Państwa zapraszać na jutrzejszy czwartkowy wieczór churalny w Zamku Świątecznym Pomorskim organizowany przez Akademię Sztuki, ale tym razem to nie będą tylko chóry, pojawią się też soliści, a to z tego względu, że w Akademii Sztuki otwarto nowy kierunek, czyli wokalistykę. Może ja trochę sprostuję, ponieważ ten koncert nie organizuje Akademia Sztuki, tylko Akademia Sztuki jakby wypełnia. Koncert organizuje Zamek Książąt Pomorskich, są to tak zwane wieczory, czwartkowe wieczory churalne. Moja drobna pomyłka. W każdym razie studentów Akademii Sztuki będzie można tam posłuchać i tak jak mówiłem, również solistów i właśnie nowego kierunku wokalistyki, która od tego roku akademickiego się otworzyła w Akademii Sztuki. To szybko, bo tak naprawdę to miesiąc ci studenci się uczą, jak rozumiem, i już występują? Tak, ostatni raz, jak tutaj właśnie byłam u Państwa, to zapowiadaliśmy, że będzie otwarcie kierunku wokalnego, wokalistyki tutaj w Akademii Sztuki w Szczecinie. I rzeczywiście udało nam się otworzyć ten kierunek. Okazało się, że chętnych jest bardzo dużo, którzy chcą śpiewać. I spośród 56 na pierwszej turze wybraliśmy kilka osób. Następnie musieliśmy zrobić jeszcze jakby dogrywkę, drugą turę i w tej chwili mamy na kierunku wokalistyki 15 studentów, a dodatkowo mamy jeszcze dwóch studentów z Chin. Także mamy wokalistykę. Do tego też chciałem nawiązać. 17 nie dość, że osób. Młody kierunek, to od razu międzynarodowy się stał. No tak się okazało, że Chińczycy, którzy przyjechali do nas już 2 lata temu, oni bardzo chcieli kształcić się wokalnie, natomiast wtedy jeszcze nie mieliśmy tego kierunku otwartego i oni zaczęli studiować na edukacji muzycznej, a w tej chwili, kiedy kierunek powstał już z pewnym dorobkiem, studiują, przenieśli się na wokalistykę. Naród chiński, znaczy, jak mają widać, większe jakby doświadczenie i myślę, że bardzo dobrze, ponieważ też z językiem dla nich jest to strasznie duży problem w języku polskim studiować, muszą to robić w języku polskim, ale już sobie bardzo dobrze z tym radzą. No, po Chińczykach można spodziewać się swego rodzaju cierpliwości, więc 2 lata czekali i się doczekali. Powiedzmy pokrótce, czym się zajmuje wokalistyka? To można z nazwy sporo sobie wywnioskować. Kształci przyszłych śpiewaków operowych? Tak. Kierunek wokalistyki, który otworzyliśmy na edukacji muzycznej, kształci śpiewu, uczy śpiewu solowego, klasycznego. Po takich studiach studenci, którzy skończą tą wokalistykę, będą mogli zarówno śpiewać w teatrach operowych, jak również śpiewać kameralnie, na przykład w filharmoniach kameralnie, będą mogli również śpiewać operetki, więc my po prostu jakby dajemy taką podstawę, która jest jakby no właśnie taką podstawą do dalszego rozwoju jeszcze, do dalszego ukierunkowania się, bo wiadomo, my tutaj mamy tylko 3 lata tej wokalistyki, jest to licencja, to są to studia stacjonarne 1. stopnia. Natomiast przez te 3 lata oczywiście może się człowiek wykształcić, ale jeszcze nie w pełni. Natomiast kolejne studia magisterskie już jakby będą bardziej ukształtowywały w danym kierunku, czy to będzie opera, czy to będzie kameralistyka, czy to będzie operetka, czy to będzie musical. Niewątpliwie, aczkolwiek tak wnioskuję, że skoro kierunek dopiero od miesiąca działa, a już studenci występują, z tego co Pani mi mówiła wcześniej, też już pewne sukcesy są na konkursach się pojawiły. Tak, jeżeli mogę powiedzieć, to 2 studentów właśnie z Chin brało udział w 3. międzynarodowym konkursie wokalnym imienia Giulio Perottiego w Ueckermünde i jeden z nich dostał się do ścisłego finału z 93 osób zgłoszonych do konkursu, więc jest to bardzo duże wyróżnienie. No więc z tego wnioskuję, że są to ludzie, którzy już ze śpiewem mieli coś wspólnego, nie są to ludzie z przypadku, już gdzieś się w jakiś sposób swoje głosy kształcili, czy to w szkołach średnich, czy są to jakieś samorodne talenty, które się pojawiły? Również są samorodne talenty, więc mamy osoby też na przykład, które skończyły średnią szkołę muzyczną, która 4 lata kształcenia i następnie zdały egzaminy, które były tutaj w Akademii Sztuki robione, zdały egzaminy i są jakby z takim pewnym przygotowaniem, ale również są osoby, które nie kształciły się wokalnie, natomiast miały piękne głosy, zostały one zauważone i teraz mogą te głosy rozwijać na 1. roku tutaj w Akademii. A z kim się łatwiej pracuje w takim razie? Z takim
świeżym, utalentowanym człowiekiem, który jeszcze z żadnym systemem kształcenia nie miał nic wspólnego, czy z kimś, kto już na przykład 4 lata w szkole średniej był i w jakiś sposób jest tam ukształtowany i być może trzeba go nieco popsuć, rozebrać i kształtować na nowo? No właśnie, to jest sprawa taka bardzo indywidualna, bo każda osoba, która przychodzi na uczelnię, ona ma ze śpiewu zajęcia indywidualne i każdy nauczyciel poprzez swoje metody chce rozbudzić w danej osobie, rozbudzić emocjonalność, piękną barwę głosu, piękne ustawienie głosu i to nie mogę odpowiedzieć, z kim jest lepiej, bo to jest bardzo sprawa indywidualna, to jest praca czasami nawet z psychiką danej osoby, tak? Bo to jest też sprawa psychiczna, że należy tą osobę otworzyć, żeby po prostu wydobyć dźwięk, wydobyć głos, to trzeba uwolnić organizm od pewnych spięć, od pewnych zamknięcia się w środku. Dlatego jest to trudne na to pytanie nie mogę dokładnie odpowiedzieć. Czy jest to taka praca, klasyczna praca mistrz-uczeń w tym przypadku? Dokładnie. Jest to po prostu jakby otwieranie danej osoby, wejście w daną osobę, znalezienie jego najlepszej strony, kształcenie, czy najlepszego dźwięku, który w danym momencie wydobywa i jakby dalej rozwijanie w tym kierunku jego możliwości wokalnych. Powiedzmy nieco szerzej, jak wygląda studiowanie na takim właśnie kierunku? Czego studenci się uczą? Rozumiem, że są to w większości przypadków zajęcia praktyczne. Tak, są to zajęcia praktyczne i uczą się po pierwsze śpiewu klasycznego. Po drugie, uczą się również gry aktorskiej, ponieważ jak skończą dany kierunek, no to może zdarzyć się tak, że zaczną pracować w operze, a tam również trzeba grać, więc są zajęcia z aktorstwa, są zajęcia z dykcji i recytacji, bo no, jeżeli jest się aktorem, śpiewakiem, wokalistą, śpiewakiem, to należy również potrafić się wypowiadać. Oprócz tego też trzeba umieć się poruszać, więc są zajęcia z rytmiki. Są zajęcia z ruchu scenicznego, gdzie uczą się tańców typu polonez, typu walc, typu mazur, ponieważ na scenie również występują czasami też spektakle, na przykład Straszny Dwór. Jest tam mazur, gdzie soliści muszą zatańczyć. Czasami to tańczy balet, ale też główna para solistów musi zatańczyć, więc to jest takie ukształtowanie całościowe. Oprócz tych przedmiotów takich ściśle muzycznych, są również przedmioty z lektorat języka rosyjskiego, lektorat języka niemieckiego, francuskiego, także włoskiego. Włoskiego również. Rozumiem, że idziemy tym torem i mówimy o językach, w których największe arie operowe były tworzone. Tak, muszą się kształcić. Oprócz tego kształcą się słuchu, harmonii, analizy dzieła artystycznego, także to jest bardzo, bardzo dużo przedmiotów, takich ściśle związanych z muzyką. Ale bardzo wszechstronne studia tak naprawdę. No, pytanie, co się dzieje, kiedy ktoś ma rzeczywiście talent i wspaniały głos, ale na przykład nie do końca jest stworzonym aktorem. Czy to się jakoś połączyć? No, naszym zadaniem jest otworzyć dane osoby. W ogóle egzaminy, które tutaj robiliśmy, więc sprawdzaliśmy na tych egzaminach. Może ja powiem, na czym polegały takie egzaminy. Więc oprócz tego, że kandydat musi zaśpiewać, musi przygotować 3 lub 4 rzeczy, ponieważ są w 2 etapach takie egzaminy, to oprócz tego musi powiedzieć wiersz, a następnie są sprawdzane jego możliwości właśnie aktorskie. Zinterpretować ten wiersz w różny sposób, na przykład była takie zadanie aktorskie, mogę to zdradzić, że stała butelka wody i dany student musiał na przykład poprzez mówienie wiersza, na przykład brzechwy, reklamować butelkę wody. To było takie no, też złamanie osoby, tak, żeby po prostu zobaczyć, czy ta osoba może, czy daje się jak plastelinę po prostu ugniatać, tak? Czy jest po prostu giętka do tego, żeby z niej w przyszłości zrobić aktora. Dobrze, czyli już rozumiem, że na poziomie egzaminów jest taki przesiew, że tak naprawdę dobieracie ludzi wszechstronnych, którzy dadzą tak sobie radę. Fantastycznie, dobrze. To powiedzmy w takim razie teraz pokrótce o koncercie, który jutro. Zamek Książąt Pomorskich, sala Bogusława, 18. Co będzie można usłyszeć?
Co będzie można usłyszeć, ponieważ wokaliści pracują w różnym repertuarze, więc są to i pieśni, i arie, i pieśni obca, czyli pieśń niemiecka, i pieśń rosyjska. Więc na tym koncercie będzie można usłyszeć i pieśni polskie, niemieckie, rosyjskie, chińskie, arie operowe, arie operowe polskie, arie Mozarta, czyli muzyka klasyczna, a oprócz tego pieśni neapolitańskie, także jest bardzo wszechstronny repertuar. Zapraszamy wobec tego wszystkich miłośników arii i opery jutro o 18 do Zamku Książąt Pomorskich na występy studentów wokalistyki Akademii Sztuki. Czy tam cała piętnastka się zaprezentuje, czy tylko wybrani ci najlepsi? Zaprezentują się 15 osób, z czego właśnie jest 15 osób jest studentów polskich plus dwie osoby chińskie, studentów chińskich, natomiast dwie osoby nam zachorowały, czyli jest razem 15, a nie 17 osób. Jeżeli jeszcze mogę coś powiedzieć, ponieważ bardzo zapraszamy wszystkie osoby, które po prostu chcą śledzić, jak będzie się rozwijał ten, jak będą się rozwijali studenci. Jutro jest nasz pierwszy koncert, także można zobaczyć, jak ci studenci śpiewają na początku i na przykład za 3 lata, tak, czy za rok, bo będziemy organizować dużo takich koncertów. Staramy się, będziemy starać się wychodzić do Państwa, żebyście Państwo też jakby współpracowali z naszą Akademią, żebyście cieszyli się tym, że ten kierunek powstał. Oprócz tego, że będziemy organizować koncerty, również będziemy organizować szkolenia, które będą jakby zachęcać osoby, które są związane z muzyką, nie tylko w Akademii Sztuki, ale również uczą muzyki, czy pracują w domach kultury i mają do czynienia z kształtowaniem młodych osób. Będziemy organizować warsztaty operowe i tak już mogę zapowiedzieć pierwszy warsztat operowy, który będzie na początku grudnia, będzie prowadził go profesor Dariusz Paradowski z Akademii Muzycznej w Gdańsku na temat wykonawstwa muzyki barokowej, więc to jest bardzo ciekawy temat, już na te warsztaty bardzo zapraszamy. Czyli to taka praca u podstaw, ja widzę, w sensie kształcicie sobie pedagogów, żeby już wam kształcili przyszłych studentów powoli w odpowiednim kierunku, jeżeli dobrze zrozumiałem. To znaczy, to te warsztaty to nie są tylko dla nauczycieli, to są dla studentów, aha, ponieważ oni wykonują również muzykę barokową. Wśród repertuaru, który muszą wykonywać, którzy muszą, to jest muzyka i romantyczna, i muzyka barokowa, i muzyka klasyczna, i muzyka współczesna, i arie operowe, także to jest repertuar bardzo wszechstronny, także musimy też jakby czerpać od innych profesorów, od innych wiedzę. A jest to bardzo atrakcyjne dla studentów, dla nauczycieli również. Także raz jeszcze zapraszamy na jutrzejszy koncert. Myślę, że studentom będzie miło, jeżeli sala się zapełni. A tym bardziej ja Państwa zachęcę, bo jeżeli okaże się za kilka lat, że Akademia Sztuki wykształciła na przykład drugiego Pavarottiego, to fajnie będzie na pewno sobie pomyśleć, ja byłem na koncercie tego człowieka, jak jeszcze był na pierwszym roku studiów. Macie tam jakichś tenorów? Mamy 3 tenorów. No, to szansa jest, nawet na 3 tenorów. Doktor Ewa Filipowicz-Kosińska, Akademia Sztuki, dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Szanowni Państwo, pani doktor była naszym ostatnim dzisiejszym gościem, w związku z czym żegnam się powoli, kłaniam się nisko, zapraszam na kolejną Galaktykę Pomerania w piątek punktualnie o godzinie 17. Do zobaczenia.